Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na murawie stadionu w Siedlcach. Inauguracja drugiej ligi zbliża się wielkimi krokami. Pogoń Siedlce już w sobotę zmierzy się z GKS-em Bełchatów, a z nami jest nowy trener Pogoni Siedlce, pan Paweł Sikora. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, panie trenerze. Dzień dobry, witam. I na początek można powiedzieć takie dosyć oczywiste pytanie, bo pierwsze parę tygodni spędził pan tutaj w Siedlcach. Jak przebiega aklimatyzacja w nowym miejscu pracy? No, tygodni spędziłem bardzo mało, bo bodajże jest to czwarty niepełny nasz mikrocykl, jeżeli chodzi o przygotowanie. Zespół rozpoczął te przygotowanie znacznie później niż inne zespoły drugiej ligi ze względu na baraż i zawodnicy też musieli dostać trochę wolnego, ale to nie była jedna przyczyna, bo praktycznie większość zawodników z zespołu odeszła, zostało kilku zawodników. Praktycznie spędziliśmy ten czas na budowaniu nowego zespołu. Zmienił pan miejsce pracy z Pogoni na Pogoń, no ale dosyć można powiedzieć znacząca zmiana, no bo ze Szczecina na Siedlce. Jak pan tutaj, jak panu się pracuje w tych pierwszych tygodniach, jak pan oceni tutaj warunki pracy? Warunki pracy są bardzo dobre, nie ma tutaj na co narzekać, dlatego też zamiast jakiegoś zgrupowania na wyjeździe postanowiliśmy, że będziemy przygotowali się na własnych obiektach, bo nie brakuje tutaj niczego. Wspomniał pan właśnie o tym krótkim okresie przygotowawczym, mija ten czwarty tydzień pracy dopiero. Czy to będzie jakiś problem, bo wiemy, że runda jesienna w tym roku bardzo długa, aż 21 kolejek, więc jak będzie z tą wytrzymałością zawodników, czy uda się optymalnie przygotować zespół na start ligi? Na pewno pracujemy nad tym, żeby ten zespół, który mamy, był jak najbardziej optymalnie przygotowany, ale no też naszym sprzymierzeńcem nie był czas. Gdyby ten zespół od pierwszego dnia, gdzie tutaj zacząłem pracę, był, można powiedzieć, zbudowany, no to wszystko wyglądałoby to na pewno znacznie lepiej, no ale też nie ma co ukrywać, i zawodnicy do dzisiejszego dnia dochodzą do nas, próbujemy tą kadrę całą na te 21 spotkań zebrać, także tutaj no jesteśmy, można powiedzieć, ciągle w budowie i staramy się mimo wszystko ten zespół optymalnie przygotować. No tak, wspomniał pan, że zespół jest ciągle w budowie, więc kiedy ta budowa się zakończy? Kiedy można się spodziewać, że kadra zespołu będzie zamknięta? Odeszło bodajże aż 17 zawodników, cały czas te transfery są. W tym tygodniu też wiadomo, że kolejni zawodnicy zostaną zakontraktowani. Ale do kiedy można spodziewać się już takich, kiedy można się spodziewać ostatniego transferu? Różnica między pierwszą a drugą ligą jest znaczna. Wiadomo, zawodnicy chcą grać jak najwyżej i najpierw wybierają kluby z wyższej ligi, dlatego też nie ma co ukrywać, jesteśmy gdzieś trzecim miejscem wyboru, jeżeli chodzi o transferowanie zawodników, dlatego też staramy się jeszcze na koniec trzymać miejsca dla zawodników, którzy nie znajdą być może miejsca w ekstraklasie i pierwszej lidze, dlatego też nie robimy pochopnych transferów i gdzieś wyczekujemy dobrego momentu jeszcze, żeby złapać zawodnika, który będzie odpowiadał tutaj naszym wymaganiom. Z tych dotychczasowych trenerów jest pan zadowolony? Dobrze wygląda współpraca na linii nowy trener, nowy dyrektor sportowy, którym został Piotr Kosiorowski? Ja uważam, że bardzo dobrze ta współpraca wygląda, bo w tak niedługim okresie czasu, można powiedzieć, stworzyliśmy na tą chwilę zespół na pewno ciekawy i perspektywiczny, nad którym będziemy pracować, i zespół, który ma się rozwijać nie tylko przez najbliższy miesiąc, ale przez najbliższe lata. Także tutaj staraliśmy się, kontraktując zawodników, żeby te długości kontraktów, wiek zawodników był, który daje nam pole manewru na przyszłość. No tak, na spadek z pierwszej ligi na Pogoń spadł tak dosyć niespodziewanie. Teraz przychodzi rywalizacja na drugim poziomie rozgrywkowym. Kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jakie cele będzie miała Pogoń na ten sezon? Od początku powtarzam tutaj, że najbliższym celem moim było przygotowanie zespołu, a nie spodziewałem się, że będzie to budowa zespołu od podstaw. No, cel został zmieniony, stawiamy sobie te cele etapowe, chcemy najpierw dopiąć kadrę, równocześnie przygotowujemy tych zawodników, którzy na dzisiaj są, i najbliższym celem to jest ten pierwszy mecz z Bełchatowem, który chcemy rozegrać w jak najlepszym stylu i osiągnąć jak najlepszy wynik. Ale też chciałbym tutaj zadać pytanie takie bardziej, można powiedzieć, w dłuższym okresie czasu, bo wiemy, że Pogoń w poprzednim sezonie nie zainkasowała żadnych pieniędzy z Pro Junior System. Czy pan tutaj odważnie jakoś postawi na młodzież? Wiemy też, zostali zakontraktowani młodzieżowcy, nie grają wychowankowie już od dłuższego czasu w Pogoni. Jak to będzie w tym sezonie? Czy ten Pro Junior System też jest wysoko bardzo ważnym tutaj też celem? Czy jednak to na razie będzie spokojnie i kolejny krok? Ja myślę, że
mamy kilku młodzieżowców w zespole, na pewno czekamy też na jeszcze kilku młodzieżowców. Ciężko tutaj wróżyć, bo to jest wróżenie jakby z fusów, co będzie, jak to będzie. Trzeba budować to z tygodnia na tydzień, jeżeli będzie wszystko dopięte, będziemy mieli zamkniętą kadrę, będzie mi łatwiej wtedy mówić o jakichś tam celach dalszych. Ja się koncentruję tylko i wyłącznie na pierwszym meczu. Też gdzieś w wywiadzie na oficjalnej stronie Pogoni wspomniał Pan, że też przyjrzy się Pan tutaj miejscowym zawodnikom, więc jaka jest ocena tutaj miejscowej kadry? Też wiadomo, że pracował Pan z młodzieżą w Szczecinie, w Pogoni Szczecin, w rezerwach też wiadomo, że tam grało dużo młodych zawodników. Jak tutaj wypada na tle siedlecka młodzież, nawet tej szczecińskiej, gdzie jak wiemy Pogoń ma sukcesy chociażby w centralnej lidze juniorów? Ja myślę, że tutaj ciężko porównywać tak wielką akademię, jaką jest Pogoń Szczecin, gdzie jest to jedna z najlepszych akademii dzisiaj, uważam, szkoląca młodzież w Polsce. Tutaj dopiero jestem 3,5 tygodnia, skoncentrowałem się bardziej na budowaniu tutaj tego pierwszego zespołu. Przyjdzie czas na obserwowanie też pracy akademii, przyglądanie się młodzieży w okresie już, kiedy to wszystko będzie poukładane. Jest kilku młodych zawodników, którzy z nami trenują i uważam, że walczą też o swoje miejsce nie tylko w szerokiej kadrze, ale też w podstawowej jedenastce. Tak, chciałem wrócić teraz jeszcze już do samej drugiej ligi, bo gdzieś opinie ekspertów krążą, że to jest najmocniejsza druga liga w historii, przynajmniej od wielu lat. Jak Pan zapatruje się na rywalizację w tej lidze? No, patrząc na same firmy, czyli nazwy zespołów, uważam, że tak mocnej drugiej ligi jeszcze nie było. Dlatego ta rywalizacja, uważam, będzie bardzo ciężka. No i też tutaj będziemy walczyli o każdy punkt w każdym meczu i każdy punkt będzie dla nas cenny. Wiadomo, jak ja zawsze powtarzam, że liga to nie jest sprint, to jest maraton, trzeba być cierpliwym. Może nie zakładać sobie jakichś wielkich celów, ale te właśnie cele etapowe, żeby przygotowywać się dobrze z każdego meczu na mecz, wyciągać czasami po nieudanych spotkaniach wnioski i żeby w następnym meczu wyglądało to lepiej. No tak, ostatnio pracował Pan w trzeciej lidze, więc nie na poziomie centralnym, ale ma Pan doświadczenie z pracy chociażby nawet w pierwszej lidze w Arce Gdynia. Będzie to miało jakieś przełożenie, jakieś to doświadczenie już i wnioski uda się przełożyć tutaj na pracę w Siedlce? Na pewno praca w Gdyni dała mi bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu na poziomie centralnym, ale też w Szczecinie nie można oceniać pracy w trzeciej lidze jako pracy w typowej trzeciej lidze, bo bywało tak, że często schodziło 9 zawodników z ekstraklasy. Byłem też w sztabie zespołu ekstraklasy, także można powiedzieć cały czas gdzieś tam przy tej ekstraklasie i na tym poziomie najwyższym funkcjonowałem. Na pewno zebrałem przez 5 lat dużo większe doświadczenie niż z samej gdzieś bym pracował w samej drugiej lidze, także tutaj ten czas w Pogoni uważam, bo to typowe zbieranie doświadczenia, które będę chciał tutaj na pewno przyłożyć na grunt naszego zespołu. A jak to doświadczenie przełoży się na styl grania zespołu, bo kibice też cały czas pytają, zastanawiają się, jaka to będzie Pogoń, czy bardziej nastawiona na kontratak, czy bardziej będzie chciała dominować rywali, jakie jest założenie? Moim założeniem na pewno jest posiadanie piłki, kontrolowanie gry. Wiadomo, przychodzą różni przeciwnicy, różne boiska. Trzeba umieć się przystosować też na różne granie. Dlatego wiadomo, kibice i trener chcieliby, żeby wszystko szło ze sobą w parze. Piękna gra, dobrze przygotowany zespół, piękne bramki. Ale czasami niektóre rzeczy weryfikują, tak jak powiedziałem, boiska, warunki i przeciwnik. My będziemy starali się być zespołem, który narzuca swój styl gry i taki jest mój pomysł na pracę. Stoimy tutaj na murawie stadionu w Siedlcach, na murawie stadionu, który kiedyś był twierdzą, ale w ostatnim sezonie Pogoń wygrała tutaj 2 mecze, przez ostatnie 1,5 roku zaledwie 3 razy zgarnęła komplet punktów, więc co zrobić, żeby tę pasę odwrócić, bo tutaj można powiedzieć i przyciągnąć kibiców na stadion, bo już gdzieś pod koniec nawet zeszłego sezonu no, kibice byli poirytowani tą postawą domową Pogoni. Powiedziałem w szatni wchodząc tutaj, że to co było jest to skasowane w momencie, kiedy ja do tej szatni wszedłem. Ja nie pamiętam tych czasów, można powiedzieć, staram się, żeby ta szatnia żyła tym co będzie, a nie tym co było, bo jest to przeszłość i będziemy starali się tutaj grać najlepiej, zdobywać punkty. Uważam, że jeżeli zawodnicy zostawią tutaj serce, bo każdy mecz można wygrać, przegrać lub zremisować, ale wszystko poparte dobrą pracą, zaangażowaniem, uważam, też się przełoży na dobre wyniki. Każdy kibic wybaczy czasem porażkę, ale kiedy zawodnicy wszyscy dadzą na siebie na boisku 100%.
Już tak na koniec chciałem zapytać, bo słyszałem gdzieś, że trener jest fanem, wielkim fanem serialu Narcos. Da się coś przełożyć z tego serialu na pracę trenera? Może tę cierpliwość agentów DEA w dochodzeniu właśnie do sukcesu? No ja bym tutaj nie szukał żadnych analogii. Mam swoją filozofię, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. Także tutaj można powiedzieć serialem. My gramy swój tasiemiec, także, który będzie trwał w pierwszej rundzie 21 minut i mamy zamiar też napisać dobry scenariusz. Dziękuję bardzo za rozmowę.